imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź na to spotkanie z Twoją męką. Przyjdź na to spotkanie z Twoją drogą krzyżową. W ten piątek chcemy, Panie, iść razem z Tobą. Chcemy zatrzymać się przy każdej stacji. Chcemy to uczynić razem z Księdzem Bosco. Jesteśmy wspólnotą salezjańską, dlatego właśnie w salezjańskim duchu chcemy przeżyć tę drogę. Zaprosiliśmy naszą siostrę salezjańską i naszych braci salezjańskich, by przygotowali te rozważania. Rozważanie każdej stacji będzie rozpoczynał cytat z Księdza Bosco, a potem będzie krótka refleksja. Czas zacząć, Jezu. Czas wyruszyć w drogę. Przyjdź. Stacja pierwsza. Wyrok. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Podczas wszystkich świąt, które przeżywaliśmy do tej pory i które jeszcze będziemy do końca roku przeżywać, powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad swoim powołaniem. Kolejny dzień. Zwykła codzienność. Studia, praca, obowiązki, rodzina, dzieci. Kolejny dzień. Zwykła codzienność. Studia, praca, obowiązki, kolejny dzień, rodzina, dzieci, zwykła codzienność. Kolejny dzień, studia, praca, obowiązki, zwykła codzienność. Praca, obowiązki, praca, rodzina, dzieci. Kolejny dzień. A może w tym wszystkim wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego, niezaplanowanego? Może zmieni wszystkie moje plany, przewróci wszystko do góry nogami? Niezależnie od tego, jak się potoczy i co przyniesie, pomóż mi, Jezu, pamiętać i mieć przed oczami cel najważniejszy. Własne zbawienie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ksiądz Bosco mówił: najważniejsze nie jest działanie, ale jego zaprzestanie, gdyż tylko wtedy sam Bóg może działać przez nas. Jak Jezus powinniśmy rzec: niech Twoja wola się stanie. Takie znaczenie ma dla mnie krzyż, który każdego dnia powinniśmy nieść za Jezusem. W pierwszej chwili można pomyśleć: ale jak to nie działać? To co to znaczy nic nie robić? Myślę, że nie o takie niedziałanie chodziło Księdzu Bosco, tylko na otwarcie się na wolę Bożą, o przyjmowanie codzienności. Ksiądz Bosco bardzo dobrze odczytywał rzeczywistość i widział w niej wiele okazji do współdzielenia krzyża z Chrystusem. Kiedy pewnego dnia przyjechał do Piemontu, spotkał tam młodego salezjanina, księdza Jana Bonettiego, który był chory. Jako dobry ojciec i lekarz duszy i ciała postanowił mu pomóc.
przepisał mu receptę, w której zawarł takie polecenia jak na przykład to, żeby nie odmawiał brewiarza przez 4 miesiące, by nie podejmował żadnych umartwień ani postów, żadnego wysiłku podczas odprawiania mszy świętej. By służył dobrym przykładem, pamiętał o tym, żeby się wyspać. By to wszystko zawierzył Bogu w radości, ufności i pokoju serca. Innym razem młodemu księdzu Michałowi Ruła udzielił bardzo podobnych rad. Polecił mu, by unikał wyrzeczeń, pokarmu. By umartwiał się przez dokładne wykonywanie swoich obowiązków i wspieranie bliźnich w nieszczęściu. Tak samo Dominikowi Savio, który bardzo szukał okazji, aby się umartwić i podjąć szczególną pokutę. Powiedział, że pokutą, której wymaga od Ciebie Pan, jest cierpliwe znoszenie upałów i zimna, wiatru i deszczu, zmęczenia i wszelkich problemów ze zdrowiem, które chce Bóg Ci zesłać. Można zapytać, gdzie jest ten krzyż w zaleceniach księdza Bosko. Ksiądz Bosko mówił, że krzyż nie ogranicza się do umartwień i postów. Znajduje się w równowadze życia, w panowaniu nad sobą, w znoszeniu problemów zdrowotnych, we wszystkim, co może zbawić naszą duszę. Panie Jezu, za wstawiennictwem księdza Bosko proszę Cię o łaskę wiernego naśladowania Ciebie każdego dnia. O otwartość na Twoją wolę. Spraw, proszę, by wytrwałość w znoszeniu trudów dnia codziennego była odpowiedzią miłości na Twój krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ze wspomnień oratorium. Odwróciłem się i spojrzałem znowu, a zamiast dzikich zwierząt pojawiło się tyle samo łagodnych baranków, które biegały podskakując i pobekując, jak gdyby ciesząc się z obecności tego mężczyzny i tej pani. Wtedy ciągle we śnie zacząłem płakać i prosiłem mężczyznę, ażeby mówił tak, żebym zrozumiał, bo nie wiedziałem, o co chodzi, co to ma oznaczać. Wówczas położył mi rękę na głowie i powiedział: w swoim czasie zrozumiesz wszystko. Pierwszy upadek to mieć lęk, że się czegoś nie udźwignie. Męki, losu, starości, wyzwań, a może jakichś trudów. Upadamy. Ale i w słabości kryje się siła. Wie o tym ten, kto upadł. Zdawałoby się na samo dno. Ale odgaduje, że niewidzialna ręka go wspiera. Jest to ręka Chrystusa, ręka mojego przyjaciela. Nie trzeba się wstydzić słabości. Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości. Moją mocą jest świadomość, że Pan idzie obok mnie. Tą samą świadomość zyskał również święty Jan Bosko. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja czwarta. Matka. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Moc i łaskawość Maryi Kościół daje poznać przez hymn rozpoczynający się od słów: jeśli szukasz bram nieba, wzywaj z imienia Maryi. Maryjo, Ty tak wiele przekazałaś Jezusowi. Nauczyłaś Go mówić, chodzić. Nauczyłaś Go kultury osobistej i bycia człowiekiem. Nauczyłaś Go modlitwy, zaufania i posłuszeństwa. Przychodziłaś z matczyną pomocą w chwilach trudności, bezradności i bólu. Proszę Cię, bądź przy mnie w każdej chwili i sytuacji mojego życia, wskazując drogę prowadzącą do nieba. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ksiądz Bosko mawiał, że odpoczniemy w niebie. Wyobrażam sobie, że bardzo ciężko było Szymonowi po całym dniu pracy zmobilizować w sobie siły, żeby zrobić coś, na co nie miał w ogóle ochoty. Żeby wchodzić w sytuację trudną, bolesną, angażującą emocjonalnie, żeby brać na swoje barki cierpienie jakiegoś człowieka. Zawsze myślałem, że gdy umrę po życiu, po trudach jego, po walce z przeciwnościami losu, czeka mnie wreszcie odpoczynek. Ale spektakl Chciałaby dusza do raju uświadomił mi, że wcale tak nie musi być. Że po tym wysiłku i często cierpieniu, które towarzyszy ostatnim chwilom życia człowieka, po śmierci może być dalsze, oczyszczające cierpienie. Szymon nie zdawał sobie pewnie sprawy, że dźwigając krzyż Jezusa, tak naprawdę wspomaga swoje zbawienie, że tak naprawdę zbliża się do celu, jakim jest niebo, że tak naprawdę robi to dla siebie. Myślę, że taka perspektywa zmienia naszą wrażliwość na drugiego człowieka, który potrzebuje naszej pomocy, nawet gdy nie mamy na to ochoty. Nawet gdy jesteśmy zajęci trudami naszego własnego życia. Bo właśnie przez takie oczyszczające nas cierpienie, przez taką trudną, wymagającą miłość, odejmujemy sobie dni w czyśćcu, czy też tego czasu w czyśćcu, w którym musielibyśmy uczyć się miłości. Dlatego jeśli będą takie sytuacje w czasie Wielkiego Postu czy w naszym życiu, w którym ktoś będzie potrzebował naszej pomocy, a my będziemy utrudzeni naszym życiem, pamiętajmy o tym, abyśmy rzeczywiście po śmierci mogli odpocząć już w niebie.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ze wspomnień oratorium. Mama była bardzo przygnębiona. Ja płakałem, a kapelan był zasmucony. Ten czcigodny, szlachetny Boży kapłan, wiedząc o moich problemach w rodzinie, wezwał mnie pewnego dnia i powiedział: mój drogi Janku, zaufałeś mi i nie chcę, aby było to daremne. Zostaw więc swego okrutnego brata i przyjdź do mnie, a będę ci kochającym ojcem. Natychmiast powiedziałem mamie o tej dobroczynnej propozycji. W kwietniu rozpocząłem życie u kapelana. Nie da się opisać mojej radości. Ksiądz Calosso stał się dla mnie bohaterem. Nie tylko odruch serca, ale i odwaga do działania. Odwaga wysunięcia się z tłumu, udzielania pomocy komuś obok mnie. Aby pomagać, nie wystarczy tylko dobroć. Potrzeba jeszcze odwagi. Czasem trzeba pokonać zwykłą nieśmiałość, czasem lęk przed wydostaniem się z tłumu, a czasami zwykłą, może głupią, poprawność społeczną. Dobroć bez odwagi jest bezwładna. Tylko odważna dobroć jest żywą dobrocią. Każda cnota bez odwagi jest ckliwa i bierna. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Drugi upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bóg zapewnia, że ilekroć powrócimy do Niego, to nigdy nie odwróci od nas swego oblicza. Stacja drugiego upadku kieruje mnie ku dziękczynieniu. Za to, że po raz kolejny nie męczysz się przebaczaniem tych samych grzechów. Dziękuję Ci, Jezu. Za to, że po każdym upadku mnie szukasz i wołasz, gdzie jesteś. Dziękuję Ci, Jezu. Za to, że za każdym razem pierwszy wychodzisz z inicjatywą i wybiegasz mi na spotkanie. Dziękuję Ci, Jezu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ksiądz Bosko mawiał: bądź radosny. Myślę, że dużo łatwiej jest ubolewać nad cierpieniem, które się widzi.
Tak naprawdę jest to forma przeżywania swojego bólu, który doznajemy, gdy widzimy cierpienie. Często to może być pochylanie się nad sobą, nad zranieniem, które doznajemy, gdy widzimy w świecie zło. Ale przecież nie o to chodzi, żeby w życiu koncentrować się na sobie. Dużo trudniej jest tam, gdzie jest zło, czynić dobro. Dużo trudniej jest, pomimo cierpienia, które widzimy, wnosić do świata i życia innych ludzi radość. Widzę to po sobie, kiedy ubolewam nad losem ludzi na Ukrainie. Wcale nie jestem taki chętny, żeby wspomóc ich finansowo, żeby zanieść światełko nadziei, zrobić coś. Nie tyle sobie czegoś odmówić, ale coś zrobić, wnieść do świata pozytywną wartość. Oczywiście, na drodze krzyżowej niewyobrażalne jest, by te kobiety się śmiały, ale to właśnie formą uśmiechu jest okryć skrwawioną twarz Jezusa chustą, tak jak zrobiła Weronika. To właśnie uśmiechem okazującym wsparcie jest cicha obecność Maryi na drodze krzyżowej. Pamiętajmy o tym, kiedy spotkamy na swej drodze ludzi cierpiących. Pamiętajmy o tym w każdym dniu codziennie, aby starać się o to, by wnosić do świata radość, by wnosić do świata dobro. To wymaga dużo więcej wysiłku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9. Trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ze wspomnień oratorium. Wieczorem tego dnia szczególnie długo przyglądałem się rzeszy rozbawionych chłopców i rozmyślałem na temat obfitego żniwa, jakie zostało przygotowane dla posługi kapłańskiej, w której byłem jedynym robotnikiem, bez sił, w złym stanie zdrowia, nie wiedząc, gdzie mógłbym w przyszłości gromadzić moich chłopców. Byłem głęboko poruszony. Targały mną gwałtowne emocje. Odszedłszy nieco dalej, zacząłem samotnie przechadzać się i być może po raz pierwszy wzruszyłem się do łez. Spacerując i wznosząc oczy ku niebu, zawołałem: Mój Boże, dlaczego nie pokażesz mi wyraźnie miejsca, w którym chcesz, abym gromadził tych chłopców? Albo wskaż mi je, albo powiedz mi, co mam robić. Ile razy trzeba upadać? Ile razy trzeba się podnosić? Można upadać z powodu lęku przed własną ludzką słabością. Można upadać z powodu lęku przed osamotnieniem. Bywa, że upadamy z powodu braku wiary wobec poczucia absurdu, braku celu i sensu życia. Jednakże wątpliwość jest coś z wiary. Wątpi się w to, co jest ważne, a więc rzeczywiste. Czasem od zwątpienia zaczyna się wiara. Każdy upadek kryje w sobie siłę, jeśli zgłębimy go aż do dna.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Odarcie z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Po podróży ubranie jest zawsze zabłocone, a przynajmniej zakurzone. Jak łatwo mi nie zauważyć małej warstwy kurzu na biurku, a przecież o wiele trudniej zobaczyć i poznać prawdę o sobie samym. Pomóż mi, Panie, oczyszczać nieustannie swoje sumienie, myśli, intencje i motywacje. Spraw, abym u kresu podróży mojego ziemskiego życia wartość odnajdywał w tym, kim jestem, a nie w tym, co posiadam. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Gwoździe. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ze źródeł salezjańskich. Co się dzieje, powiedział na mój widok. Nigdy Cię nie widziałem tak smutnego. Spotkało Cię jakieś nieszczęście? Nieszczęście nie, ale wielki kłopot. Dziś jest ostatni dzień, kiedy mogę przebywać na tej łące. Jest popołudnie, pozostają jeszcze 2 godziny dnia. Muszę powiedzieć moim chłopcom, gdzie spotkamy się w następną niedzielę, a tego nie wiem. I ukrzyżowali go. Już nie będzie chodził, nauczał, uzdrawiał, błogosławił dzieci. Już nie będzie nam dokuczał swoją prawdą i miłością. Wyrzuciliśmy go z miasta na wzgórze straceń. Nie ma go już w naszym mieszkaniu, ani w sercach, ani w modlitwie, książce, nawet obrazu lub krzyża już nie posiadamy. Pozbyliśmy się go. Wystarczy, jeśli jest w kościele. Tam od czasu do czasu pójdziemy dla formalności, dla zwyczaju, dla zachowania pozorów pobożności. Nie dopuść, Panie, byśmy przedłużali ból Twego krzyżowania, pozbywając się dziecka, człowieka chorego, starego, niewygodnego. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ze wspomnień oratorium. Kiedy przyszedłem do domu, byłem wykończony, więc położyłem się do łóżka. Choroba objawiła się jako zapalenie oskrzeli, do którego dołączył kaszel i bardzo wysoka gorączka. W ciągu 8 dni wydawało się, że umieram.
przyjąłem wiatyk i namaszczenie. W owej chwili byłem przekonany, że jestem gotów na śmierć. Żal mi było opuszczać moich chłopców, ale cieszyłem się, że moje dni dobiegły końca po tym, jak nadałem stabilną formę mojemu oratorium. Śmierć przyjmujemy zazwyczaj jako katastrofę. Jezus, umierając, oddaje ducha Bogu. Oddał siebie Ojcu. Umierając, my również oddajemy siebie naszemu Bogu. Dopiero w chwili śmierci życie człowieka zostaje spełnione. Śmierć jest szczytem życia. Przez śmierć Jezus uczy nas sensu i właściwego przygotowania na nasze najważniejsze spotkanie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Ramiona Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdy krewni i przyjaciele moi, wokoło mnie zebrani nad moim opłakanym stanem, rozczulać się i nade mną wzywać Cię będą, Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną. Choć ksiądz Bosko uczy nas prosić Cię, Panie, o miłosierdzie w momencie naszej śmierci, to chce Ci polecać także innych. Przyjdź z pomocą tym, którzy opłakują swoich bliskich zmarłych. Tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Tak trudno się czasem pożegnać, tak trudno rozstać. Przyjdź, Panie, z darem pocieszenia, z darem nadziei i z darem przebaczenia. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Grób. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wszyscy modlili się o Jego powrót do zdrowia, ale ksiądz Jan, który przez wiele lat swego życia posługiwał darem uzdrawiania, czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania przyszłości, wiedział swoje. Ta choroba nie prowadzi do zdrowia, ale do najważniejszego dla Jana spotkania z Bogiem. Jutro wybieram się w długą podróż, powiedział w przeddzień odejścia do nieba. Grób jest kresem tylko krótkiego etapu ziemskiego istnienia. Spoczął w nim Chrystus, aby wypędzić z niego śmierć na zawsze i zaszczepić w nim nasienie nieśmiertelności, zbliżających wszystkich śmiertelnych do poranku zmartwychwstania. Nadejdzie dzień trzeci, w którym grób wykuty w skale nie zdoła zatrzymać ciała Zbawiciela. Powstanie ono obdarzone życiem nowym, jaśniejące chwałą. Żyjmy w światłości dnia trzeciego. Chrystus zmartwychwstały jest w nas i nadal prowadzi przez nas
swe dzieło zbawcze. On szuka współpracowników takich, którzy gotowi są na śmierć i zmartwychwstanie. Kiedyś, o Jezu, zdobędę się na odwagę, bym umarł z Tobą i zasłużył na wskrzeszenie przez Ciebie do życia w świętości i prawdzie. Wejrzyj, Panie, na tych, których krwią swoją odkupiłeś i daj im łaskę, by stali się godnymi Twojej miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.